Proszę Państwa, od dawna mówię, że socjalizm nie może wytrzymać bez terroru i bez cenzury. No i to się potwierdza. Ostatnie decyzje, znaczy ostatnie inicjatywy pana ministra Zbigniewa Ziobry, które idą w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności za różne rzeczy, na przykład za propagowanie nazizmu, faszyzmu i takich innych rzeczy. Co to jest nazizm i faszyzm? A to tego to nikt dokładnie nie wie. W związku z tym można pod tym pretekstem każdego przeciwnika politycznego załatwić. No i a to pretekstem jest oczywiście pedofilia, bo to jest jedyne tabu. Oficjalnie wszyscy nawołują do takiej równości, żeby wszyscy się gzili ze wszystkimi, ale to społeczeństwo bez żadnego tabu istnieć nie może. W związku z tym jest jedno tabu, że dobrze ze wszystkimi, z wyjątkiem dzieci. No to tutaj nie, nawet z psami, nawet z kozami, ale z dziećmi nie. Dlaczego? Ano dlatego, że to może stanowić taki fundament pod przemysł molestowania. No wyobraźmy sobie, że jakieś dziecko tam już dorosłe, 40-letnie czy 50-letnie, ma kłopoty finansowe, no i postanowiło temu zaradzić w taki sposób, że przypomniało sobie, iż przed 40 laty molestował je seksualnie jakiś ksiądz. No i w związku z tym występuje do diecezji z wnioskiem o odszkodowanie finansowe i tam dożywotnią rentę. No i pani sędzia Anna Łasik albo jakaś inna przyznaje mu zgodnie z tym, co tam sobie życzy. Także to jest bardzo korzystne dla przemysłu molestowania. I taki dalekowzroczny polityk i w ogóle myślicie, jak pan redaktor Michnik dostrzegł zagrożenie dla przemysłu Holokaustu, bo gdyby przemysł molestowania się rozwinął w tak burzliwy sposób, to mogłoby to zagrozić również przemysłowi Holokaustu, dlatego że no, zwłaszcza kiedy żydowskie roszczenia się zostaną tutaj zrealizowane, no, to będzie bardzo dużo bogatych Żydów w Polsce. Mnóstwo dzieci może sobie przypomnieć, że były przez tych bogatych Żydów molestowane, więc na wszelki wypadek pan Michnik nałożył surdynę, no to zatrąbił do odwrotu i zdemaskował pana Lisińskiego jako naciągacza. Pan Lisiński, który był przewodniczącym fundacji Nie Bzykajcie się, czy tam jakoś inaczej się ta fundacja nazywała, został zdemaskowany jako naciągacz finansowy, a w ogóle potem śledztwo dziennikarskie wykazało, że prawdopodobnie w ogóle nie był przez nikogo molestowany, a pan Lisiński już karierę błyskawiczną robił, nawet pojechał do Watykanu, nawet tak zbajerował biednego papieża Franciszka, że ten go w rękę pocałował. No, widzimy, że trochę dostojnicy Kościoła powinni wykazywać trochę większą spostrzegawczość, natomiast w sprawach takich, żeby tępili ogniem i żelazem tamtych różnych łajdaków, ale muszę powiedzieć, że to łajdactwo się zaczęło, znaczy taki klimat przyzwolenia na łajdactwo zaczął się od tego, że episkopat w Polsce w ogóle nie, znaczy zbagatelizował okoliczność, że w strukturach Kościoła jest mnóstwo agentów Służby Bezpieczeństwa. No i jeżeli jedno łajdactwo było puszczone płazem, no to łajdacy mogli dojść do wniosku, że każde łajdactwo może być płazem. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na wydarzenie, które wprawdzie jeszcze nie w Polsce, ale do Polski te wszystkie nowinki prędzej czy później przyjdą. Otóż Senat Stanu Kalifornia przyjął niedawno ustawę, zgodnie z którą, znaczy ta ustawa jeszcze musi być zatwierdzona przez tam Stanową Izbę Reprezentantów, ale Senat już ją przyjął, zgodnie z którą księża katoliccy muszą informować policję o przypadkach pedofilii, o których dowiedzieli się podczas spowiedzi. No więc jest to oczywiście próba zepchnięcia Kościoła katolickiego do katakumb, dlatego że no, spowiedź jest jednym z sakramentów Kościoła i tajemnica spowiedzi jest jedną z najświętszych, że tak powiem, elementów tego sakramentu.
Tymczasem ta ustawa przechodzi nad tym do porządku. Co więcej, wydaje mi się, że jest sprzeczna z amerykańską konstytucją, dlatego że amerykańska konstytucja gwarantuje swobodę wyznania, a skoro swobodę wyznania, to i swobodę praktykowania obrzędów tej religii, do której należy sakrament pokuty. Proszę Państwa, działacz katolicki stanu Kalifornia zapowiedział, że nie ma mowy o tym, żeby księża przestrzegali tej ustawy. No ale jak nie będą przestrzegali tej ustawy, to oczywiście przez środowiska postępackie zostaną wtrąceni do więzienia. Już nawet nie za pedofilię, tylko za to, że wiedział, a nie powiedział. No to jest, muszę to z przykrością powiedzieć, że to jest ustawa o charakterze faszystowskim. Dlatego, że faszyzm nie polega, jak wielu ludzi myśli, na tym, że tam się Żydów nie lubi, czy że się podnosi rękę w rzymskim salucie, tylko faszyzm, istotą faszyzmu, najtwardszym jądrem faszyzmu jest przekonanie, że państwu wszystko wolno. To wyraził to w prostej żołnierskiej formule twórca faszyzmu Benito Mussolini, który powiedział: wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Z tej formuły wynika, że poza państwem, a więc poza ramami wyznaczonymi przez państwowych funkcjonariuszy, w ogóle nie ma życia i być nie może. To jest właśnie istota państwa totalitarnego, które nie toleruje żadnej władzy poza własną. No i w związku z tym, skoro państwo ma pełnię władzy, no to może wszystko wszystkim nakazać. I ta ustawa jest ilustracją, że Stany Zjednoczone niestety pod wpływem żydokomuny zmierzają do totalitaryzmu. Proszę Państwa, te wszystkie próby totalizacji ustrojów państwowych dokonują się pod pretekstem szlachetnych intencji. Mianowicie, między innymi jedną z tych szlachetnych intencji, bo oprócz walki z pedofilią oczywiście, jest walka z mową nienawiści, czy w ogóle z nienawiścią jako taką. No i tutaj już pojawiają się elementy cenzury w internecie. Tak właśnie tego się spodziewałem, że pewnego dnia to już do nas zawita, bo jak powiadam, socjalizm nie może wytrzymać bez terroru i bez cenzury. No i tu mowa nienawiści będzie zwalczana na YouTube. Treści stwierdzające, że określona rasa, religia, orientacja seksualna lub grupa są lepsze, aby uzasadnić dyskryminację, segregację lub wykluczenie, zostaną usunięte, jeśli nawet otwarcie nie nawołują do przemocy. Proszę Państwa, no wyobraźmy sobie, że istnieje na świecie religia, która nakazuje palić na stosie wdowy. Tylko dlatego, że jej mąż umarł, no to tą wdowę trzeba spalić. To wcale nie wymyślam tutaj, to takie religie są. No więc czy można taką religię uznać za pod pewnymi przynajmniej względami gorszą od takiej, która nie nawołuje do palenia wdów na stosach? Wydaje mi się, że można. To znaczy, to jest cenzura, to jest dławienie swobody wyrażania opinii. No i tutaj YouTube, ci inicjatorzy tej cenzury, ci samozwańczy rewidenci cnoty, ormowcy politycznej poprawności, powiadają tak, że tu nie można nienawiści szerzyć, bo YouTube będzie usuwał treści wyrażające przemoc lub nienawiść wobec osób bądź grup ze względu na takie cechy jak wiek, kasta, niepełnosprawność, przynależność etniczna, tożsamość płciowa. No z tym może być problem, dlatego że jest chyba 57 płci, to nawet najwytrawniejszy cenzor może się pomylić. Narodowość, rasa, status imigranta, religia, płeć, orientacja seksualna. No tych orientacji to dopiero teraz się namnoży. Bycie ofiarą brutalnego aktu przemocy lub osobą z nią spokrewnioną. No to jest ciekawe, to w przygodach dobrego wojaka Szwejka jest taka sytuacja opisana. Pewnego pana, pewnego człowieka zamordował jakiś tam bandyta.
No i ten zamordowany pozostawił po sobie syna i ten syn miał straszne bóle głowy, bo gdziekolwiek się pojawił, gdziekolwiek zostawał rozpoznany, to wszyscy mówili tak, o to syn tego zamordowanego, to musi być niezły gagatek. Także tutaj bycie ofiarą brutalnego aktu przemocy lub osobą z nią spokrewnioną, no pasuje jak ulał do tej sytuacji z przygód dobrego wojaka Szwajka. No i status weterana. No, rozumiem, że na przykład weteranów Waffen-SS nie można będzie tutaj krytykować, dlatego że ani wykluczać, ani stygmatyzować. No i tam tożsamość płciowa i orientacja seksualna, mój Boże, tu nikt nie wie, co to dokładnie oznacza i gdzie się kończy ta tożsamość płciowa. No i dehumanizowanie osób lub grup poprzez nazywanie ich podludźmi, porównywanie do zwierząt, insektów, szkodników, zarazu lub innych nieludzkich istot. No jak to? Przecież w Polsce to pani Katarzyna Maria Piekarska powinna być aresztowana chyba w takiej sytuacji, dlatego że Katarzyna Maria Piekarska, wielce czcigodna, kiedy była wiceministrem spraw wewnętrznych u Leszka Millera, to przeforsowała, a w każdym razie była jedną z rzeczniczek takiej ustawy, która zwierzęta uważała za istoty czujące, a więc prawie jak ludzi, ale z tego wynika, a contrario, że jak zwierzęta są prawie jak ludzie, to ludzie są prawie jak zwierzęta, przynajmniej niektórzy. No i co z tym fantem zrobić? No widać wyraźnie, że coraz bardziej kagańcowe tu reguły ci administratorzy sieci. Ciekaw jestem, kto jest tam, kto decyduje w tym całym YouTubie o tym wszystkim, bo to musi być też niezły gagatek, jakiś taki ormowiec politycznej poprawności. No, twierdzenie na podstawie wspomnianych cech, że osoby lub grupy są gorsze pod względem psychicznym lub fizycznym, czegoś im brakuje lub są chore. No dlaczego? No na przykład są osoby chore psychicznie i co, nie, no, to całe szpitale psychiatryczne, całą psychiatrię trzeba by zlikwidować. Albo na przykład są gorsze pod względem psychicznym lub fizycznym. No, nie wiem, czy to jest gorsze, ale są inne. Na przykład pigmeje są niscy, a Masajowie są wyżsi. No i co? Jedni i drudzy są murzynami. Nie można tego porównywać. Być może, że ten wzrost ma jakieś zalety. Wyższy wzrost ma jakieś zalety. Większy obszar się widzi świata niż tam tępymi zakreśla oczy. W związku z tym no, widać wyraźnie, że polityczna poprawność, żeby tam było, Boże, to nikogo nie urazić. Pod tym pretekstem są nakładane kagańce i jest blokowana swoboda czy autentyczność dyskursu publicznego. No bo ja tego doświadczyłem, będąc w Australii, kiedy rozmawiałem z przemiłą panią z australijskiej Straży Granicznej, która tam wypytywała mnie o różne rzeczy, a na koniec już cóż, jak mnie wypuściła, to mi poradziła, udzieliła mi życzliwej rady, żebym się nie wypowiadał krytycznie o mniejszościach. Powiedziałem jej wtedy, że to może być bardzo trudne, dlatego że bandyci, złodzieje, idioci, mam nadzieję, że są w mniejszości. No i co tu z tym zrobić? Czy to na przykład nazwanie bandyty bandytą, czy złodzieja złodziejem, czy idioty idiotą jest już mową nienawiści, która będzie zwalczana na YouTubie, czy też jeszcze dozwoloną opinią?